Czyli jak ja bym teoretycznie siedział z tobą i sobie robił to, co ty, to praktycznie bym mogę naśladować rzeczywiście. To jest hazard, obstawianie w tak długim terminie. To nie chcę się spuszczać intelektualnie, żeby tylko pokazać, że coś wiem. Nie, szczerze mówiąc nie mam pojęcia, nie? Czy teraz bym obstawił coś, nie? No to teraz obstawiam, że złotówka osłabnie. Brak zaufania, teraz uwaga, brak zaufania do pieniędzy zainwestowanych w Rosji i Chin uważam, że może z dużym prawdopodobieństwem spowodować absurdalną, irracjonalną hossę w Stanach Zjednoczonych na nowym Nasdaqu. Jesteśmy w takich czasach historycznych, że te kryzysy dotykają ludzi w tej części tak zwanej gównopracy, nie? To jest tylko po to, żebyś się nie buntował i pracował. Czyli chciał coś kupić, brał na to kredyt i pracował i nie zadawał głupich pytań. Więc. I tutaj bym raczej zwrócił uwagę na podobieństwo do jednej sytuacji z 99 roku. Tak, najpierw podaję typ, pokazuję screena zajętej pozycji, a potem to zamykam i też rozliczam się statement, nie? Bo wiesz, są sytuacje też na rynku irracjonalne, nie wiem, Putin by odpalił nuklearkę, no to myślę, że wtedy by mnie szczyściło, nie? I honorowo go przegrałem, bo uważałem, że Bitcoin spadnie do $1000, nie? I nie spadł. I przegrałem go i mówię, przegrałem ten zakład. Cokolwiek robisz, rób to w dobrym stylu. Lancerto. Partner biznes misji. Rafał, przejdźmy od razu do rozmowy. Chciałem zacząć od tego, co z naszą złotówką w przyszłości? Czy według Ciebie ona może pójść w stronę, będzie się umacniała, czy raczej w stronę, może i w stronę rubla? Pytam, bo mamy sytuację, jaką mamy i trochę przez panikę różnie bywa z tą złotówką. Ostatnio przeczytałem taki film na YouTube'a z reformy walutowej z lat 50. i tam ludzie wypowiadali, że bardzo się cieszą, że polska złotówka w końcu jest połączona z najsilniejszą walutą świata i pokoju rublem. Okay. Także, no. Wiesz, wszystko może się zdarzyć. Jeszcze jakiś czas temu nie rozpatrywaliśmy COVID-a, nie rozpatrywaliśmy wojny, więc ja na przykład nie lubię aż takich długoterminowych lokalnie jakby prognoz z bardzo prostego powodu. Możemy prognozować długoterminowo, na przykład uważam Stany Zjednoczone kontra Chiny, a Polska jest takim pionkiem pomiędzy Unią Europejską, Stanami, Chinami. Nie wiesz, jak ci politycy będą rządzić, jak ukierunkują się, czy w końcu będą w czyli euro. Bardzo niestabilna de facto. Bardzo niestabilna, więc jakby zależy się od tego, która w tej strony się przeważa. O właśnie, nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie, jakie wydarzenia będą jeszcze, tak? Takie czarne łabędzie, więc z mojej perspektywy, jeśli ten jakby kierunek, który obecnie mamy, będzie kontynuowany, to powinniśmy utrzymać jak najdłużej złotówkę i nie wchodzić w strefę euro, nie? No dobra, a biznes? Jak zachowała się gospodarka? Jak się może zachować w Polsce w obliczu tej wojny, którą mamy na wschodzie? I mam na myśli to, że no jednak trochę jesteśmy uzależnieni też od tych krajów na wschodzie, tak? Różne surowce bierzemy i tak dalej, więc według Ciebie, czy rzeczywiście czeka nas upadek firm masowy, czy raczej sobie jakoś jak zawsze poradzimy? Jak to w ogóle według Ciebie jest? Myślę, że sobie poradzimy. Chyba, że będzie wojna, ale aż tak daleko nie sięgam w przyszłość, bo te decyzje polityków nie są mi znane. Mówię, można by było prognozować, ale jest tak dużo zmiennych, że zawsze myślę o tym, czy teraz bym obstawił coś, nie? No to teraz obstawiam, że złotówka osłabnie mimo wszystko, ze względu na tą sytuację na wschodzie i pewnie narastającą. Myślę, że coś się w Kaliningradzie jeszcze może odwalić, jakiś Białoruś, Polska. Jest duże ryzyko i obstawiam, że się osłabi. Ale czy to będzie miało negatywne reperkusje dla Polski? Dla oszczędności Polaków tak, dla gospodarki nie sądzę, nie? Jakby żyjemy trochę w innych czasach niż 50 lat temu. No tak, ale mamy też inflację, która jest galopująca. Czy ty masz jakiś pomysł, jak sobie z nią radzić? Oczywiście wiadomo, że ty jesteś na twoich jakby... Wydawać pieniądze szybko. Wydawać pieniądze, ale no co w ogóle możemy zrobić? Może też jako kraj, ale też jako zwykły obywatel, no bo czy uciekać, wiesz, jedni uciekają właśnie w waluty, które poszły w górę, inni właśnie kupują na potęgę mieszkania, o których mówimy, trzeci ktoś szuka działki i wszystko, no... Jak w ogóle jest twoje zdanie na ten temat? Wbrew
prognozom takich fatalistów, jak na przykład Trader 21 i o upadku dolara, to w przypadku takiego zagrożenia, to pieniądze będą, będą aktywa płynęły do dolara i ja też trzymam swoje oszczędności w dolarze, nie? Na takiej zasadzie, w złotówce, jeśli muszę tylko wydać, więc jakby mnie wzrost do złotówki no, cieszy na samym kursie walutowym. Tyle zarobiłem, ale jednocześnie może jako Polaka powinien martwić. No. Tylko, że tak jak wcześniej mówiłem, nie mogę rozpatrywać tego w kategoriach emocjonalnych. Tak jak doktor nie powinien sypiać z pacjentami, tak ja nie powinienem z tą rzeczywistością się emocjonować, żeby dobrze przewidywać przyszłość. Oczywiście martwię się, co się dzieje z oszczędnościami Polaków, ale jako spekulant uważam, że no, tak, a nie inaczej będzie. I to nie będzie miało jakiegoś fatalnego wpływu jakby długoterminowego, katastroficznego. Nawet jak zobaczymy na Turcję, to niby jest to jakaś katastrofa, ale nie jest aż tak źle. No, patrząc nawet na tak dużą inflację. No dobra, ale... Nadal produkują te swoje drony, nie? No i nadal nieźle. Są potrzebne, nie? No, znaczy nie mówię, że to jest idealna sytuacja, jasne. Ale jesteśmy w takich czasach historycznych, że te kryzysy dotykają ludzi w tej części tak zwanej głównopracy, nie? Że wydajność jest tak duża z rolnictwa i z produkcji, że ciężko jest dotknąć tej produkcji i rolnictwa aż tak dużo, bo większość ludzi tak zajmuje się, no COVID to nam uzmysłowił, że można zamknąć ludzi w domach i dalej się pracować. Nie? Mało zmieni, gospodarka się nadal kręci. Co? No. Gdzie dochodzimy do wniosku, że to jest tylko po to, żebyś się nie buntował i pracował, czyli chciał coś kupić, brał na to kredyt i pracował i nie zadawał głupich pytań. Więc. No dobra, ale jak tak powiedziałeś, to ja jestem bardzo ciekawy, co sądzisz, że no nawet to paliwo, nie? Cena ropy, która no już trochę spada, ale i tak poszła w kosmos, ale patrząc na nasze stacje, takie obywatela, cena jest kosmiczna, nie? Tam 7 zł i tak dalej. I w każdej obszarze zaczyna to drożeć. Czy nie myślisz, że będzie do jakiego momentu, gdzie to jakby przegrzeje, że ci ludzie tacy, co powiedzmy, nie wiem, w małych miastach, na wsiach, albo co no, zarabiają najniższe krewy, po prostu się zbuntują i mogą wyjść właśnie na ulicę, albo no po prostu nie będzie ich stać, że no, nie będziecie stać na opłacenia jakichś tam podstawowych rzeczy, ogrzanie w domu, czy nie wiem, leki, jedzenie, no bo czy myślisz, że może dojść do takiego w ogóle problemu? No bo trochę patrząc w Warszawę, to jest inny poziom życia, nie? Ale jak patrzysz tak sobie gdzieś, no wiesz, masz paliwo za 7 zł, a dojeżdżasz do pracy codziennie i tak dalej, nie? Zakładam, że może żyję w jakiejś bańce informacyjnej, ale uważam, że no aż tak źle nie powinno być. Chyba, żebyśmy całkowicie byli odcięci od dostaw ropy. Na pewno konsumenci będą mieli zużywać, ale no właśnie mi się ciężko wypada nad rzecz, czy na których nie jestem w stanie obstawić na rynku, nie? Nawet ich nie analizuję, nie zmużdżam się na nich, nie? Bo gdybym jeszcze obstawiał tutaj na złotówce coś, a ja na złotówce mało gram, bardziej interesuje mnie Nasdaq, coś tam będzie działo, teraz kryptowaluty i ten aspekt rozgrywam. Uważam wbrew wielu... Czyli jako Polak prognozuję, że nie powinno być tak źle, no już nie mówiąc po... Tak, znaczy uważam, że złotówka może dojść do 5 zł, tak jak graf mówi do 6, ale to miała dojść w tamtym roku. Musiałby być... Bitcoin do 100 tysięcy? Zobacz, jakbyśmy bylibyśmy w 39 roku, nie? Powiedzmy. I byliby tam tacy polscy fliperzy, midele, traderzy, ja. Szczerze mówiąc, obstawianie w tamtym wypadku, co będzie złotówką za 6 lat, byłoby karkołomnym zadaniem, bo za 6 lat tej złotówki w takim kształcie by nie było. Ba, inwestycji w nieruchomości by nie było, większość nieruchomości by nie było. Tak? Więc jakby zmużdżanie się nad tym i nawet zabezpieczenie się przed tym jest bardzo, bardzo ciężkie. Nie? Więc jedyną opcją, nie dziwię się, że Dubaj jest taki popularny, bo jednak jest taka namiastka, że mogę gdzieś wyjechać, jest ciepło i... W miarę bezpiecznie. Nie? No, w miarę bezpiecznie, chociaż... No mogę cię zamknąć za to, że zapomnisz sobie różne rzeczy, zrobisz na ulicy no. Albo tak. Więc ja wiem, że na takie pytania wielu takich ekspertów, farmazoniarzy zacznie wymyślać na siłę, żeby uzasadnić swoje rozeznanie w temacie, nie? No nie o to chodzi tutaj. Wiem, ale ja mówię, muszę powiedzieć szczerze, bo też sam sobie muszę zadać takie pytanie, co bym zrobił, to ja bym nie obstawiał. Ja nie obstawiam w tej chwili złotówki, chociaż uważam, że do 5 do 6 zł może pójść, ale ze względu na prawdopodobieństwo wystąpienia czarnych scenariuszy, nie?
I tyle. A jeśli ktoś jest taki mądry i jest w stanie w tej sytuacji to dokładnie przewidzieć, to uważam, że nie. Sam nie obstawiałbym na to. Obstawiłbym na Nasdaqa, na kryptowaluty i w tym obszarze, ten obszar analizuję. Ale bycie ekspertem w takiej sytuacji od wszystkiego prowadzi do sytuacji, w której twierdzimy, że surowcowe spółki wydobywcze i dywidendowe w Rosji są zajebistą inwestycją, bo są tanie. Rozumiesz? Albo chińskie spółki są na bardzo niskim poziomie, a że żyjemy w narracji, że Chiny wygrają ten konflikt, to, znaczy konflikt, hegemonię, złamią hegemonię Stanów Zjednoczonych, to powinniśmy w nie inwestować. A mamy sytuację taką jak w latach 90., kiedy Nasdaq leciał do góry, a w tym samym czasie Nikkei, czyli w tym wypadku Hang Seng chiński i Szanghaj lecą w dół, nie? Także ja zawsze staram się szczerze i uczciwie podchodzić. Nie jestem w stanie tego zanalizować i przewidzieć, a jeśli miałbym to zrobić, to bym musiał strzelać i to by było już... I bym tego nie obstawił, nie? Mogę powiedzieć, na co stawiam pieniądze, tak, konkretnie, nie? Tu możesz powiedzieć, na co stawiasz konkretnie dzisiaj to, pieniądze? Jakby w poprzednim odcinku, który był tydzień temu, żartuję, ale mówiliśmy o tym... złamanie tego bezpiecznego statusu pieniędzy ulokowanych w Londynie, że można je zabrać oligarchom, także uważam, że może być irracjonalny wzrost Bitcoina nawet na ATH i Ethereum. Nawet irracjonalny bardzo, bo to uważam nadal, że to nie ma aż takiej wartości, z tego powodu, że te podstawy tego ładu społecznego albo umowy społecznej wynikające z tego statusu ekonomicznego, że mogę zainwestować w Szwajcarii, mogę zainwestować w Londynie, mogą być złamane. I wtedy rynek będzie szukał alternatywy, nie? Tak jak w latach 30., jak zakazano posiadania w Stanach Zjednoczonych złota, no to ten, kto miał, to na pewno nie zanosił tego złota do skupu, nie? Trzymał najbliższe 50 lat. Więc jakby chcę być uczciwy w stosunku do Twoich odbiorców i też do swoich, bo jak nie mam na jakiś temat pojęcia i uważam, że to jest hazard obstawianie w tak długim terminie, to nie chcę się spuszczać intelektualnie, żeby tylko pokazać, że coś wiem. Nie, szczerze mówiąc nie mam pojęcia. Nie? A czy w alty też myślisz teraz inwestować i jeśli tak, to masz jakiś taki typ? Bo jest... Ja kupiłem WIG20 po 1811 i trzymam. Uważam, że indeksy też pójdą do góry i tutaj trzeba patrzeć na takie kraje jak Argentyna. To też ostatnio u Ciebie wspominałem, to jest kraj wielu kryzysów, ale indeksy wyrażone w lokalnej walucie są na maksach, więc w związku z tym, że waluta może słabnąć, to jednocześnie indeksy mogą wyrażone w tej walucie iść do góry, tak jak w Iranie jest też Hossa, nie? O dziwo. I tutaj bym raczej zwrócił uwagę na podobieństwo do jednej sytuacji z 99 roku. W 97-98 roku był koniec tych tygrysów azjatyckich w dużych krach. Potem następstwem było niewypłacalność Rosji, kryzys w Rosji, a pomimo tego Nasdaq, S&P wszystkie rosły. I teraz wynikało to z powrotu kapitałów z tych miejsc dolarowych do macierzy, do Stanów Zjednoczonych. I teraz brak zaufania do pieniędzy zainwestowanych w Rosji i Chin uważam, że może z dużym prawdopodobieństwem spowodować absurdalną, irracjonalną hossę w Stanach Zjednoczonych na nowym Nasdaqu. A nowym Nasdaqiem, czyli nowym takim Neue Marktem, jest krypto. Nasdaq w tamtych czasach był przelewarowanym albo przeinwestowanym rynkiem, gdzie venture capital pakowało, nie wiem, w portal dla kotów miliard dolarów po prostu, nie? I te pieniądze po kryzysie, zobaczcie sobie to na wykresach, porównajcie Nasdaqa i w tym samym czasie LTS i Hang Senga, czy tam tajwańskie indeksy, leciały w dół, a tutaj mieliśmy jedną pompę. I co ciekawe, w Polsce w 99 roku też mieliśmy duży strach po kryzysie rosyjskim, że to jest koniec, Rosja jest niewypłacalna, tam techniczne bankructwo, tygrysy azjatyckie, koniec, ale był technologia GSM, początek technologii cyfrowej, internet i tak dalej i to i ładnie zaczęło się powoli rozwijać. Poszło. I zaczęła się taka irracjonalna, totalnie irracjonalna hossa spowodowana wycofywaniem kapitałów z rynków. No to muszę Cię też zapytać, jak o tym mówisz, o krypto, to co w ogóle sądzisz, jakie jest Twoje zdanie na NFT, bo był
przed chwilą lada moment boom, że to będzie nowy internet, że wszyscy idą w NFT, kupują obrazy, działkę koło Snoop Dogga. I czy ty myślisz, że to jak wygląda twoje podejście do tego? No, czy nie NFT, a właśnie krypto i jak w ogóle podchodzisz do samego NFT? Musimy rozważyć, która część tych technologii NFT jest możliwa do montowania w gospodarkę, nie? Bo jesteśmy na etapie, w której mamy coś miśki, możesz. No, potencjalnie wartościowego, ale brak jest jakiegoś konkretnego użycia poza jakimś klubowym, że mam sobie miśkę. Uważam, że ta część NFT jest po prostu durna. Tak? Oczywiście jeśli twórcy stworzą dla niej jakąś wartość, jacht, spotkanie z jakimiś celebrytami, to można temu nadać wartość. Moja książka jest warta, jest pusta, ale jest warta. Wszyscy czekają na kolejne edycje. I wiem, że o nich mówiłeś, ale wszyscy czekają. No nie będzie. Putin też mówił, że nie zaatakuje Ukrainy. Więc... Moim celem jest, żeby ta książka kosztowała 100 tysięcy. I mam plan nawet, jak to zrobię, ale to musiałbym jeszcze tak grubo pojechać. Ale jakby wracając do NFT-ków, no jest na tym spekulacja jak na tulipanach. Jest wiara w tą technologię, ale są możliwości użycia tej technologii. Tak? Na przykład pierwszy z brzegu w sztuce, ale nie na takiej zasadzie w sztuce, że digitalizujemy obraz i następnie wrzucamy w NFT-ka i masz poczucie, że coś tam masz, ale możemy... Znam bardzo dużo ludzi, którzy mają obrazy w domach, pokupowane w dużych kolekcjach, ciężko je przechowywać. Wyobraź sobie, że powstaje jakiś magazyn tej sztuki. Są one w dobrych warunkach przechowane, w jakimś tam powietrzu. Nie znam się na tym, tylko jakby teoretyzuję, ale uważam, że tak praktycznie to wygląda. Na podstawie tego jest wytwarzany NFT. Ten NFT jest twoim prawem, certyfikatem potwierdzającym, że jesteś... Tak jak Piotrze, wirtualne złoto, jak masz, nie? Że numerek w szatni, nie? Numerek w szatni. I wtedy z tym numerkiem w szatni możesz handlować wszystkimi, co ułatwia bardzo... Także z tego magazynu handel. Logistykę. Dokładnie. I tak dalej, nie? A potem, jeśli chcesz, idziesz do tego magazynu na podstawie tego numerka, bez numerku, bez względu kim jesteś, odbierasz. I to ma sens, bo... W systemie takim galeryjnym galerii sztuki, to galeria, koszt 40% dla galerii, tam gdzieś około, z tego co się zorientowałem. Ale też tutaj mówimy trochę anonimowość, nie? Możesz, ktoś nie może wiedzieć, kto to kupuje, nie? Bo możesz dać swojemu pracownikowi, który ci odbierze i też te dzieła później nie wiesz, gdzie trafią. Dużo to jest bezpieczeństwa takiego względem, no wiesz, jak ktoś wie, kto kupił, to zawsze się mogą... Podam ci też inne zastosowania, jakie bardzo praktyczne. Tutaj szukamy partnera do czegoś takiego, bo chciałem to zrobić. W rolnictwie, czyli mamy działkę rolną, którą możemy... mamy kontrakt na zbiór z działki, nie wiem, pszenicy, żyta i w dwóch wariantach, takie futuresy, kontraktujemy plony, tak? I albo zbiór wszystkiego, co tam obsialiśmy, albo na jakiś areał, albo na ilość zboża pozyskanego, którą musi dostarczyć rolnik. No i wystarczy, mamy takiego NFT-ka, który określa nam zapisy, jest zapisany w NFT, w tych metadanych jest GPS działki, właściciel i teraz jeśli wiesz dobrze, że rolnik te plony zbiera danego dnia, no to wystarczy z tym NFT-kiem przyjechać i odebrać go. A ty wtedy tylko handlujesz prawem do odbioru po jakiejś cenie, nie? Obecnie handel zbożem odbywa się często w takich siermiężnych warunkach fax, jak w latach 90. telefon, rolnik i tak dalej, nie? A tutaj można skąd by było... takie rzeczy, wiesz, nawet nie wiedziałem. Bo, no akurat badałem ten temat, okay. Nie? I można by było zrobić futuresy na... bardzo ciekawy temat, no. I zacząć tym handlować, nie? I NFT by dotyczył tylko i wyłącznie jednego pola i tego, co się... No taki obsiada. Bilet na pole, no, że tam co jest, to możesz to sprzedać. I teraz tak możesz rzecz. Mintujemy ten numerek prawa do odbioru tego towaru od rolnika, a następnie palimy go, kiedy jest temat zamknięty. Nie? Tylko tutaj brakuje, mamy tą część wirtualną, ale brakuje tej warstwy rzeczywistej, czyli prawa. Po prostu prawa, nie? Który powoduje, że to prawo do tego NFT-ka zapisane w metadanych z jakimś tam warunkiem umowy będzie też przez sądy... Ja wiem, że to jest respektowane. Tak, wiem, że to jest krypto, nie? Ale jakby NFT ma w tym wymiarze będzie miał połączenie z światem realnym, a świat realny musi być też egzekwowany.
Wiesz, mi się bardzo to podoba, myślę, że powinniście zacząć, bo wiesz, zawsze jak się zacznie, to można być tym prekursorem, ktoś to zauważy, może na małą skalę, może jakiś urząd, wiesz, może jakaś gmina na podstawie, nawet jeśli nie, to poza prawem trochę dogadania się lokalnej społeczności, że to respektujemy, żeby pokazać, nie? Bo rzeczywiście ma to sens i jest to użyteczne. Ale wiesz, zobacz, to można robić tak, kolekcje na województwa, kolekcje na dany towar, ja mówię w skrócie, jak ktoś kojarzy OpenSea i następnie zbierać te kolekcje i całe areały wykupywać. No ile by taki w ogóle tak zarządzanie tymi dokumentami, to jest dłuższy temat, bo pewnie w ogóle... Wracając jeszcze do tych obrazów, w formie NFT-ka, jeśli galeria by wypuściła taki obraz, no to może zaszyć w NFT-ku swoją prowizję, albo prowizję dla autora i dla siebie. I zawsze będzie dostawała do używania. Bez względu na to, ile kto razy handluje. Nie? A w przypadku jednej galerii, która sprzedaje swój obraz, sprzedam ją tobie, a potem ją sprzedasz komuś i bez zapisów jakichś prawnych. Czy już mi się rodzą pomysły na biznes, to chyba musimy... Ale da się to zrobić. Oczywiście to, co mówię, może wydać się takie naiwne, ale tak samo moglibyśmy siedzieć w 99 roku i mówić sobie, mamy Netflixa, tak, w 99. Mamy Real Playera, tam była 400x240 była rozdzielczość, nie? I oczywiście by się znalazło dużo krytyków, powiedziałoby, to nie ma sensu, tego się nie da oglądać, idziesz do wypożyczalni, bierzesz VHS, to fajnie działa, nie? Jak zaczeka rozdzielczość, możesz to na dużym telewizorze kineskopowym oglądać, nie? No ale czasy się zmieniają i tak samo tutaj. I teraz tak, ja mam taką tezę, nie wiem, czy ona jest poprawna, ale tak może za Thomasem Kuhnem odnośnie rewolucji naukowych, innowacyjności, że bo często przedsiębiorcy mówią, że musi być adopcja, nie? Mhm. Ale ja uważam, że ta adopcja w większości przypadków opiera się na wymieraniu. Jakby, jeśli masz 40 lat i jest 99 rok i nie kumasz internetu, to prawdopodobnie ciężko będzie ci się do niego przyzwyczaić przez najbliższe 20 i po prostu umrzesz. Ale jeśli masz 20 lat w 99 i korzystasz z internetu, to w wieku 40 lat będziesz z niego korzystał. Jeśli masz 20 lat w roku 99 i grasz w gry, to jesteś prawdopodobnie konsumentem w wieku 40 lat gier. Coś, co w 99 roku może wydawać się głupie. Nie? Rozumiesz? Czyli ta grupa osób, które teraz korzysta z NFT-ków, młodych ludzi. Tak. To jest w ogóle inna rzecz. Tak. Za chwilę będzie konsumentami, którzy będą zarabiać w przedsiębiorstwach, mieć wypłaty i będą bogatymi 40-latkami. Będą wydawać pieniądze. To tak jak trochę było z Henry Fordem, tak? I zrobieniem samochodu. Też wszyscy jakby pytał ludzi, czy co chcą, no to powiedzieliby, że chcą zaprzęgi, które będą szybciej jeździć, nie? I zupełnie ludzie wtedy zupełnie o czymś innym myślą i też jakby się zgadzam, że ci młodzi są zupełnie inni niż my i zupełnie w czymś innym wychowywani, więc to nie ma to sensu. Teraz jeszcze jest to pytanie o tą część biznesową tych projektów. Nie ma narzędzi badających, one są dopiero tworzone, narzędzia badające skuteczność, jakąś konwersję, o tak jak Google wymyślił AdSense, AdWordsy. Nie wiem, czy pamiętasz te czasy, ale w 99 roku, w 2000, jak powstawał internet, no to jednym z głównych problemów optymalizacyjnych, usability, było jak skonstruować koszyk, nie? Na sklepie internetowym. Czy taki, śmaki, w którym miejscu. W tej chwili się tym nie zastanawia, ponieważ konsumenci są przyzwyczajeni do jakichś powtarzalnych... W prawym górnym rogu na przykład jest koszyk i to jest standard, nikt o tym nie myśli. Nikt tego nie rozkminia. A jak zobaczysz podręczniki z tamtego czasu, no to jest... Pewnie były książki, tak? Dlaczego? Nie? Dlaczego? W jaki sposób UX zrobić? I teraz tak samo jest z krypto. Nie ma jeszcze takich praktycznych zastosowań, bo nie ma praktycznych sukcesów wdrożeń na taką skalę, o jakiej myślimy. A jak one się zaczną, to one wyznaczą standardy. Więc teraz mamy bet na rynku startupów. Kto pierwszy wyprowadzi standardy, których będą wszyscy korzystać, nie? No. Rafał, to przejdźmy teraz trochę do tych pieniędzy Twoich live'ów, o których słynne live'y, które piszą chyba największe media, ale robisz to od lat, ale chciałem właśnie widzów trochę przed i wielu nie ma tylu czasu, żeby cały czas się śledzić i po prostu nie wiedzą. Myślą, że to jest abstrakcja. Jakbyśmy mogli przybliżyć takie rzeczy jak ile miałeś na początku takich akcji pieniędzy, ile na to wydałeś i jakbyś mu krótkie jakby takie Twoje działania, które spowodowały, że zarobiłeś na live'ie i dużo więcej. Ja prowadzę tak zwane rany od tamtego, czyli od 2015 roku, tylko część była prowadzona na Facebooku, na grupie, czyli zasada była prosta. Usunęli YouTube'a niestety. Tak, najpierw podaję typ, pokazuję screena zajętej pozycji, a potem to zamykam i też rozliczam się statement, nie? Ale to też ktoś mógłby powiedzieć, o, manipulował, wiadomo, zrobił sobie statement. Screena, w Excelu, zmienił w Photoshopie. Więc
końcu doszło do tego, że robię, nie dość, że na Twitterze podaję, co robię w danej chwili, to na żywo podłączony mój rachunek jest na live'ie dzięki YouTube'owi, teraz już nie mam YouTube'a, więc Facebook'owi, Zoom'owi i zawieram swoje transakcje poddane też presji i ta presja jest motywująca, bo wtedy człowiek może się rozwinąć. No i akurat od tamtego roku prowadziłem takie rany, jeden z 425 tysięcy, tam on się zaskończył chyba na 100, potem kolejny z 425 na 500, potem w grudniu z miliona na tam 2 miliony z kawałkiem, plus jeszcze krypto, które rozgrywałem i tam w grze było 150 bitcoinów i akurat tam na live 1500 Ethereum, nie? I to jest na Facebooku, nie? Plus, czyli zająłem pozycję i to była akurat pozycja z wojny. Zakładałem wybuch wojny, że Putin zaatakuje i w momencie, kiedy były, już miałem wtedy zajęte pozycje na Ethereum, kiedy Putin zaatakował, doładowałem na samym dnie Bitcoina. Czyli w najbardziej absurdalnym i racjonalnym miejscu, czyli atakuje, to tak naprawdę powinien wszystko sprzedawać, nie? A wtedy i WIG20 był na najlepszym poziomie i to jest taki moment na rynku, kiedy kaczki zaczynają kwakać, to zaczyna się karmić. Albo sprzedajesz plotki, czyli te wszystkie na rynku plotki na temat wybuchu wojny, fakty się ukazują, kupujesz. To samo rozegrałem na CD Projekcie kiedyś, tylko tutaj na żywo skasowałem zysk, też live, pokazując realny rachunek. Czyli jak ja bym teoretycznie siedział z tobą i sobie robił to, co ty, to praktycznie bym mogę naśladować, oczywiście. Ja nie polecam, ponieważ... Ale czy masz takich followerców, słyszysz o tym i tak dalej? Strasznie ich hejtuję za to, bo tu nie chodzi, bo to jest tak, chcesz wędkę czy rybę, nie? Ja też nie jestem edukatorem, nie chcę edukować tych ludzi, to nie jest moim celem. Masz Himalajistę, który chce zdobywać 8-tysięczniki i bierzesz ze sobą gościa, który nagrywa, że rzeczywiście wszedłeś. Tylko to mnie interesuje. Jakby bicie kolejnych rekordów jest takim wewnętrznym chęcią udowodnienia, że rzeczywiście tą przeszłość, którą przewidujesz ją w skuteczny sposób, a wymiernym tego efektem jest punkty w grze, a punktami w grze spekulacyjnej są pieniądze, nie? Jak tak mówisz, to ci tak to lekko przychodzi, że to jest, wiesz, tak jak zabawa, tak jakbyśmy grali w grę rzeczywiście. Nie jest to zabawą, bo wiesz, są sytuacje też na rynku irracjonalne, nie wiem, Putin by odpalił nuklearkę, no to myślę, że wtedy by mnie szczyściło, nie? I w odróżnieniu od osób, które zabezpieczają się przed ryzykiem, ja się wystawiam na ryzyko, analizując to ryzyko w takich sytuacjach, że jeśli wystąpi czarny łabędź, to nie jestem w stanie się na niego przygotować, wezmę go na klatę, ale w długim terminie mam przewagę, nie panikując w sytuacji panikowanej i nie będąc pod wpływem euforii. I tutaj tą pozycję zawierałem na podstawie takiego starego też powiedzenia giełdowego: kupuj na pierwszy wystrzał armat, nie? I to też na żywo to też tłumaczyłem dlaczego, ale tak jak mówię, nie jestem szkoleniowcem, służy mi to tylko i wyłącznie jako notatnik tradera, bo nie jestem w stanie sam siebie oszukać, bo mówię to wszystkim, jakie pozycje zajmuję. Nie mogę potem powiedzieć, no tak naprawdę tego Gazproma nie kupowałem, bo jest spółką dywidendową, bo wiesz, czego mi się śmiać chce najbardziej? Jest sporo takich farmazoniarzy w społecznościach traderskich na całym świecie i w polskiej też, gdzie można podglądać ich rachunki. I jak się dowiedziałem, co to znaczy podglądać te rachunki, wiesz, co to jest? To jest Excel. Czyli w Excelu są pozycje Gazprom, coś tam, 2%, 3%, zielona ekspozycja, mniejsza, większa. Ja się zastanawiam, czy ktoś komuś robi wodę z mózgu, bo prawdziwy statement to jest rachunek, numer, czarek głuch i jego spółki. A tu jest centralnie dostęp do Excela, który nic nie mówi o prawdziwych ruchach i na końcu ktoś się nazywa traderem. Dla mnie osoba, która mówi o swoich ruchach, to powinna pokazać rachunek, ile zajęła pozycji, kiedy wszedła, wyszła i zakończyć jakiekolwiek dyskusję na temat tego, czy to jest zyskowne, czy nie. Bo Excel przyjmie wszystko, nie? Można na papierze to narysować. Ja wiem, że teraz krytykuję Tradera 21, ale takie są fakty, no. Większość tej społeczności to są farmazoniarze, nie? Czyli opowiadają coś, a na końcu jak sprawdzasz fakty, to się okazuje, że nie mam, kupiłem, nie wiem, nie pokażę, napiszę książkę, coś tam. I może to ich wkurza, bo cały czas ich challenge'uje. Pokaż, jeśli
Ale myślę, że idzie za tym realna wiedza, no bo ja na przykład gdzieś też dużo komentarzy jest, że mimo wszystko takie osoby i tak, nie wiem, zmotywują cię do jakiejś pracy, nie wiem, zmobilizują cię chociaż, żebyś zinwestował, czy dadzą ci, jak ty do tego podchodzisz? No dobra, ale w ogóle... ile razy można dyskutować na temat upadku dolara? Wszystko się skończy, niczego nie będzie, nie? A nagle się okazuje, że krypto do góry, Nasdaq do góry, wszystkie indeksy do góry, nie? I teraz spekulant, inwestor, który poważnie podchodzi do rynku, no nie może powiedzieć, że miał rację, nie? Musi być też szczery w stosunku do ciebie, do siebie. Dlatego na przykład miałem zakład w 2017 roku, powtarzam to dla baki do końca i honorowo go przegrałem, bo uważałem, że Bitcoin spadnie do $1000, nie? I nie spadł. I przegrałem go i mówię, przegrałem ten zakład. I trzeba być szczerym w stosunku do swoich założeń, bo jeśli się nie jest szczerym, to się nie poprawiasz, nie analizujesz swoich błędów i żyjesz w jakiejś bańce informacyjnej. Więc jeśli ktoś stawia przez 10 lat na, o tak Peter Schiff też stawia, na upadek dolara, a on nie następuje i inwestuje w złoto, a wszystkie inne aktywa idą do góry, to znaczy, że nie rozumie tej ekonomii, tak? I może nie rozumie tej rzeczywistości, albo źle obstawia. Ale nie może żyć w tej bańce i mówić, że wszystko jest okej, okay, bo tak nie jest. No tak, masz tutaj rację. Czyli jeśli się pomylę co do oceny rynku, to widzę to na rachunku, straciłem pieniądze. Nikogo nie mogę oszukać, że tak nie jest. I takie sytuacje są normalne na rynku, tylko jak widzisz. Większość tych farmazoniarzy boi się jednej rzeczy, że obstawią, przegrają, stracą kasę i druga rzecz, stracą źródło zarobku, bo źródłem zarobku jest opowiadanie farmazonów na temat rynku i sprzedaż szkoleń, książek, a nie rynek, nie? I z tego się śmieje Warren Buffett, z tego się śmieje Munger, wielu inwestorów, którzy rzeczywiście chcą się challenge'ować z rynkiem, a nie opowiadać farmazony, a następnie dawać ci złudne nadzieje, że to, co mówisz, przekłada się na rynek. No nie przekłada się. Jeśli by się przekładało, rynek jest tak pojemny, że jest to o wiele łatwiejsza droga do zarabiania pieniędzy, teoretycznie, jeśli się mówi, że się specjalistą, niż, przepraszam słowo, pierdolenie się z tysiącem, dwoma tysiącami ludzi, którzy chcą przyjść do ciebie na szkolenie i gadanie z nimi. Ja wiem, że to jest to, co mówię, jest bardzo niepopularne i to ich bardzo mocno wkurza, ale taka jest prawda i można to rozkminić na logikę. Nie?